Dzisiaj przedstawię Wam wybitnego kierowcę przez duże K. Kierujący pojazdem marki Porsche wygląda, jakby bardzo się śpieszył. Można odnieść takie wrażenie, ponieważ jedzie na zderzaku i błyska światłami drogowymi. Ostatecznie, gdy takie zachowanie nie przynosi efektu, to wyprzedza pojazdy z prawej strony, zupełnie ignorując przy tym bezpieczne odstępy pomiędzy pojazdami. Teraz już wiemy, że półgłówek, który wsiadł do Porsche, nigdzie się nie śpieszy. Gotów jest tamować ruch na autostradzie, marnować czas, żeby dać komuś nauczkę. Czego chce nauczyć? Tego nie wiemy, bo trudno jest zrozumieć, co taki idiota może mieć na myśli. Kierowcy Porsche wydaje się, że ma więcej praw niż inni uczestnicy ruchu, a prawda jest taka, że nie powinien mieć prawa jazdy. Należałoby najpierw nauczyć go zasad, jakie obowiązują na drodze, i ustalić, czy w ogóle nadaje się do tego, aby poruszać się wśród innych kierowców. Zachowuje się jak upośledzony królewicz, a jak wiadomo, upośledzonemu trzeba ustąpić. Tylko skąd mamy wiedzieć, że jest upośledzony? Gdyby chociaż jechał w BMW, to można byłoby się domyśleć, a tak? Kierowca z kamerką jedzie prawidłowo w rzędzie za innym pojazdem, dlatego nie może jechać szybciej, ale jest zobowiązany do zachowania bezpiecznego odstępu. Zjazd na prawy pas nie ma sensu, bo tam jadą wolniejsze pojazdy. Zjedzie, gdy osiągnie prędkość, z jaką chce się poruszać, i będzie mógł z taką prędkością swobodnie jechać prawym pasem. Na tym polega ruch prawostronny. Niestety czasami trzeba poczekać, bo nie jesteśmy sami na drodze. Kierowca Porsche tego nie rozumie, ogólnie wygląda, jakby niewiele rozumiał. Jest po prostu kretynem, który ma lepsze auto.